Witam wszystkich. No, z racji tak, że lotów nie ma na razie, postanowiłem przypomnieć o swojej hodowli. No i nagrać coś. Pogoda by można było rzec, że jest barowa. Leje cały dzień. Jest w miarę ciepło, ale jest bardzo deszczowo, zaniesione. Dosłownie już parę godzin. Warunki bardzo kiepskie. Myślę, troszkę odwiedzimy głębniczek, popatrzymy, co samczyki wyprawiają, samiczki, jak się zachowują. Omówimy kilka tematów, które tutaj się nasuwają. Obiecałem ten temat, na przykład pierwszy z brzegu to temat tej naszej ptasiej grypy. Naszej, nie naszej, bo to w sumie nie nasza. Bardziej hodowców drobiu. No, w moim rejonie akurat takich dużych hodowli nigdzie nie ma. Na Podkarpaciu nie było. W powiecie tarnobrzeskim ognistwa się grypy, dlatego myśmy pozwolenie mieli na loty. Mogliśmy jechać. No i parę dni temu też my się ucieszyli z lekka, no bo dostaliśmy także od wojewody podkarpackiego na piśmie, że nasza grypa jak najbardziej panuje, ale nie dotyczy lotów, gołębi pocztowych, konkursów. Także bardzo nas ta informacja ucieszyła. Myślę, w końcu fajne podejście do tych naszych spraw. Możemy zacząć się bawić w lotowanie. No i tak było do przedwczoraj. Niestety, ale wyszło jak wyszło. Może i dobrze, że tak wyszło, że jednak dużo w Polsce oddziałów nie mogło lotować. No bo ptasia grypa, u nich były te ogniska, nie mieli pozwoleń w ogóle od powiatowych swoich lekarzy weterynarii. No i jednak to się robiło pomału nie za fajnie, że po prostu jedni będą sobie lotowali jak najbardziej, bo mają pozwolenia, a drudzy nie mogą lotować. Także zarząd główny uciął wszelkie spekulacje. Dał komunikat, który mówi, że loty do mistrzostw Polski są wstrzymane do, no w sumie do 16. Komunikat, że 12 się pojawi nowy regulamin do mistrzostw Polski. Ale czekamy, zobaczymy, co tam nam wymyślą. Możemy oczywiście się domyślić, co tam będzie w nim zapisane, no ale to nie ma co tego tematu poruszać. Ale czekamy na nowy regulamin, no i do niego musimy pomału się dostosować, no. W moim oddziale był plan organizowania lotu dzisiaj właśnie, ale nie mieliśmy potwierdzenia, że jednak w tej miejscowości, w której planujemy lot zorganizować, nie ma ptasiej grypy, bo ptasiej grypy tam nie ma, ale koledzy nie mieli tego, no jednak na piśmie. No i zwróciłem się osobiście z prośbą, żeby takie pismo nam po prostu doręczyli. No i czekamy na nie. Obiecali, że po niedzieli postarają się na poświętach takie pisemko załatwić. I wtedy taki lot zorganizujemy. Konkursowy do mistrzostw oddziału. Takie loty mogą się odbywać. To byłoby 9 maja. Dzisiaj na pozwolenie byśmy mieli to lotu i tak byśmy je zorganizowali, bo wystarczyło popatrzeć na pogodę, które są teraz bardzo dokładne, i widzieć, że nie było szans na organizowanie lotu, czy to wczoraj, czy to dzisiaj, czy to jutro nawet. Pogoda pokazuje ewidentnie, że to są warunki kompletnie nie na nasze lotowania gołębiami, szczególnie na dzień dobry. Jak się sezon dopiero zaczyna, gołąbki nie są, wiadomo, rozlatane, bo i skąd. Niektórzy hodowcy nie mają czasu na wywózki, na treningi. Nie mają możliwości. Czekają na loty kabinowe. Takie gołąbki, aby poszły w takich warunkach. Nawet jakby chciał tak wycyrklować godzinę wypuszczania i trafić faktycznie, to takie gołąbki nierozlatane miałyby na pewno duże problemy i mogłoby to się zakończyć dla tych hodowców jakimś nieszczęściem. Także moim zdaniem była decyzja bardzo dobra, że jednak damy sobie spokój i nie lecimy.
i czekamy na pozwolenie, czekamy na odpowiednie warunki, jak będą. Tym bardziej, że do mistrzostw oddziału ryzykować z lotem i puszczać gołąbki na niepewną pogodę, no to moim zdaniem jest to bez sensu. Kompletnie. Wiem, rozumiem, tam niektórzy, dla niektórych się liczy, wiadomo, i mistrzostwo oddziału, no nie, no, no. Hodowcy by chcieli już lotować po takiej przerwie. Zima, czekają wszyscy z utęsknieniem na loty, no ale niestety, koledzy, lepiej się powstrzymać, spokojnie poczekać, wyczekać odpowiedniego momentu. Gołąbki teraz na tygodniu sobie szykować, zrobić sobie wywózki jakieś prywatne, jak dacie tam radę w kilku siebie się do spółki dobrać, jechać sobie z tymi gołąbkami. Także myśmy zrobili jeden lot parę dni temu, bardzo fajną pogodę na tygodniu. Warunki były super, gąbki przyleciały bardzo fajnie. Nie słyszałem jakichś tam większych strat w oddziele, raczej minimalne, może gdzieś tam po parę sztuk komuś brakuje. Także zaczęliśmy bardzo fajnie, lotem próbnym. Także zaliczony jest taki jeden fajny podlot. No, no i teraz setkę by się zrobiło do oddziału, no i czekamy, zobaczymy. Jak wyjdzie nowy regulamin 12, wtedy trzeba będzie plan lotu pewnie jest z lekka wziąć i poprawić. I go odpowiednio dopasować do tych nowych zasad, nowych reguł, jakie mają być. Na pewno coś się zmieni pewnie w ilości lotów, tak mi się wydaje. No i na pewno nikt nie będzie zaczynał lotów od 300 km, także na pewno w tym kierunku będzie to musiało być zrobione. Tutaj mnie koledzy pytali odnośnie, jak ja w tym czasie sobie radzę, bo gołębie są na wdowieństwie. I co ja to robię, że po prostu gołębie, czy je połączę na przykład, czy puszczę na jajka. A takie różne sprawy, no nie? Ja akurat mam zamiar zrobić tak. Wszystko trzymam jak najbardziej w takiej dyspozycji, jaka w tej chwili jest. Gołąbki są utrzymywane w dobrej, normalnej formie. Obloty są robione tak, jak były robione, czyli dwa razy dziennie. Planowane jest zrobić 1, 2, może nawet 3 treningi na tygodniu, wywózki takie po 40-50 km z widzeniem się, z samiczkami. Absolutnie nie będą długo z sobą siedziały, będą po prostu szybko rozdzielane po jakiejś godzince. No i w takim rytmie wejść w sezon. Nie mam zamiaru ich łączyć w pary puszek, bo to by się mogło moim zdaniem źle skończyć, bo gołębie by się mogły rozsypać. Ja by jajka poniosły, zawsze gniazdówkę od nowa. Nie za bardzo by mi się to widziało, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak wiem z doświadczenia, bo już tak kiedyś raz tak miałem, że późno zaczynałem sezon z wdowieństwa, długo siedziały na jajkach, miały młode, miały drugi raz jajka. Siedziały dalej w parach, tak jakby gniazdówką. No i końcówka u mnie akurat była nie za bardzo w tym przypadku. Na przykład w tamtym roku cały sezon leciałem na wydowieństwie samic i też mutki chowałem przed sezonem i na koniec sezonu samice kapitalnie poleciały maratony obydwa. Jeden maraton nawet wygrany w okręgu, przepraszam, w rejonie. Drugi maraton, chyba trzecia seria w rejonie. 20 gołębi zakoszowanych, 18 w konkursie. Gołąbki na dwóch piórkach spierzonych. Także moim zdaniem jest to fajna metoda. Dały gołąbki radę. Także w tym roku planuję podobnie. Że teraz doszły już samczyki. Pora temu nie były lutowane w ogóle. Wiem, że na pewno będą straty. Na pewno sporo ich odpadnie. Dlatego mam ich coś koło 12 w tej chwili w rezerwie, jako luźne samczyki, które nie mają celek. No jednak rok przerwy to normalna sprawa, że takie gołąbki będą ginały, bo nie są, nie były selekcjonowane. Dużo gołębi jest z nowości, także nie spodziewam się, że te samczyki z nowości
Znaczy, wypalić może tam, wiadomo, no, liczę, że może być i kapitalne lotniki z tej gołębi. Tym bardziej, że jest troszkę młodej gołębi po lotnikach. No, ale też zdaję sobie sprawę, że jednak nie były lutowane i straty mogą być. Także mówi się trudno, zobaczymy jak to wyjdzie. No, na pewno koledzy, co mogę doradzić? Na pewno nie przesadzajcie z suplementacją. Bo to jednak gołębie, jak nie potrzebują zbytnio suplementów w takim czasie jak u mnie, no to mija się z celem, żeby im teraz podawać jakieś tam różne rzeczy, które my tu stosujemy w hodowlach. No, bo na pewno jeśli byście tak chcieli ładować im dużą ilość takich różnych tam preparatów, wspomagaczy, bo to te gołąbki wam się posypią na piórach niestety i niepotrzebnie formę będą mieć a za bardzo w tym okresie, która nie jest potrzebna. Także wszystko z umiarem, delikatnie, obloty, treningi, wywózki, mało suplementów, obserwacja zdrowia i będzie ok, tak mi się przynajmniej wydaje. No, samczyki fajnie sobie baraszkują. Siedzą dzisiaj sporo na wolierze, bo jednak deszcz pada cały czas, tam się wylegują. Zacina im tam mokrym deszczem. Także mają trochę darmowej kąpieli przy okazji. Miałem telefony właśnie w tym temacie, jak ja to u siebie myślę rozegrać z tym tematem, bo gołębie nielotowane, nie w kabinie. No to tak to właśnie u mnie będzie następowało, ja wam mówiłem. Czytam dzisiaj na Facebooku, że dużo, sporo oddziałów jednak zdecydowało się na loty. No i pojechali, no i się skończyło nieszczęściem. No nieszczęściem się skończyło, no niestety, no troszkę jestem zdziwiony, no bo patrzę na stronę niektórych oddziałów i jestem zdziwiony, bo doświadczeni niby hodowcy, prezesi lutowi też, no i takie sobie byki strzelają, że po prostu nie wiem, czy się podali presji hodowców, czy takie decyzje podjęli, że jednak pojechali z tymi gołębiami w takie pogody. No i są duże straty, dużo gołębi się błąka z tego co słychać. No nic fajnego, no na początek oddziały niektóre rozłożone na opadki, teraz potrzebują parę dni, żeby gołębi się poschodziły. Pogodę niby zapowiadają już na wtorek normalną. No to na pewno te gołębi będą dochodzić, no ale wiadomo, no trzeba znowu parę dni na regenerację. No szkoda, no bo coś na pewno zginie i to dobre gołębi może zginąć. Loty 100 km, gąbki czy tam po 3 godzinach siadały. No i kapanina cały dzień, brak po 50% gołębi. No nie fajnie, nikomu takich rzeczy nie życzę. Ja jestem prezesem lotowym w moim oddziele już, nie wiem, 11 czy 12 lat, jakoś tak. Szczęśliwie mogę się pochwalić, że jakoś tam chyba jakieś tam bomby my nigdy jeszcze nie mieli za mojej kadencji. Były tam loty nieraz wymagające, ciężkie, ale to nawet o tym pisałem, że będzie lot wymagający, ciężki. Ludzie na stronie widzieli komunikat, że dawałem znać, że się zapowiada lot wymagający, bo pod wiatr, gorąco, coś tam. No to wtedy jednak hodowcy niektórzy, którzy widzieli ten komunikat, to woleli gąbki w domu zostawić. Nie wkładali ich. Ci co wiadomo się biją, czują na siłach o wyniki, no to wiedzą, że nie mogą takiego lotu odpuścić. Takie loty też muszą być, że muszą być i warunki do cięższej rywalizacji. Nie zawsze będzie lekko z wiatrem, wiadomo. No to wkładali gąbki. A ci co wiedzieli, że mają gąbki nieprzygotowane jak należy, no to nie rozkorzystali z mojej informacji po prostu i nie ryzykowali, gołębi nie dawali. Później miałem telefon, że dziękowali, że po prostu daje takie sygnały nieraz, no nie? No, no tak to wygląda u mnie w oddziele.
wiadomo, nikomu nie dogodzi, no, no zawsze te tacy będą, co będą narzekali, że chciałoby się szukać warunków jak najlepszych. No taka jest prawda, że kto ma gołębia w sercu i wie, ile to kosztuje wszystkiego, no to stara się, żeby te gołębie miały odpowiednie warunki do ścigania. To mają być zawody, według mnie mają być loty prędkościowe, a nie walka o przetrwanie. To jest moje zdanie. Widocznie się to u mnie w oddziale większości podoba, bo jednak za bardzo nie ma chętnych na tą funkcję. Już nie raz chciałem podziękować, ale jakoś zawsze wychodzi, że nikt tego nie chce wziąć. No ja bym w większości oddziałów w sumie, no bo na lutowym to jest taka najbardziej odpowiedzialna jednak funkcja w oddziale. Każdy się jej boi. Decyzje bardzo, bardzo ważne. Jak jest 7000 na spisie, brać odpowiedzialność za tyle gołębi, no to trzeba jednak niektórych nocy nie przespać, myśleć, główkować, pogodę śledzić, szybko reagować w razie czego. Nieraz tam ktoś się denerwuje, że lot przekładany. Miał być lot w niedzielę, lot w sobotę zrobił. No i tam zaraz nerwówka, bo przekłada, bo szuka. No ale później przychodzi co do czego? Przychodzi niedziela, no i ocknienie wychodzi, że kurde, skąd on to wiedział? Skąd to wiedział? W telewizji pokazywali, że będzie przelotne opady deszczu, a to wychodzi, że leje całą niedzielę, kurde. Ale dobrze, żeśmy pojechali w sobotę. Takie tematy już nieraz bywały. No, ale bywały też takie tematy, że się nie trafiło. No, no nie będę mówił, że nie, no też tam było nieraz tak, że w niedzielę miał deszcz padać i to dość konkretnie, a tu jednak się okazało, że nie było tak źle. No lód by się odbył pewnie, nie byłby pewnie najgorszy. No ale... ale po co ryzykować? Takie jest moje zdanie. No po co ryzykować? No. Także takie tematy omówiliśmy troszkę przy niedzieli, bo to dzisiaj taki dzień nudny troszkę. Także małe takie nagranie wstawimy. Koledzy oglądną, ocenią, co ja tu dzisiaj wygaduję. Temat ptasiej grypy też chciałem kiedyś się mówić, ale jednak troszkę się w język ugryzłem, bo to jednak trzeba zostawić naszym władzom rządzącym. Najbardziej mnie denerwuje taki temat, że po prostu mam kolegów dużo i tam na zachodzie, którzy lotują gołębiami. No i oni twierdzą, że u nich ptasia grypa też była i dotyczyło to tylko i wyłącznie ferm, na których była ta ptasia grypa. Rejon zapowietrzony niby też jak u nas, ale loty się odbywają, bo to kompletnie nie dotyczy gołębi pocztowych. To mnie najbardziej denerwuje, no bo jednak tam się da. Niby jesteśmy w Unii Europejskiej, przepisy mamy mieć niby podobne, chociaż chyba tego nigdy jednak już nie będzie. No a u nas całkowicie inny temat. Co rejon, to inne przepisy. W jednym wolno, w drugim nie wolno. Interpretacje weterynaryjne bardzo, bardzo różne. Fachowców narobiło się co niemiara. Nie ma kompletnie jednego zdania w tym temacie, jak należy z tymi gołębiami naszymi postępować. Nie wiem, czy to już najwyższa pora tego tematu, by nie uciąć, by ktoś się faktycznie poważnie tym zajął i faktycznie siadł i to do rozmowy konkretnej i to ustalone było raz na zawsze już. Czy wolno nam te gołębie puszczać, wolno się lotować, czy nie wolno lotować? No, bo to jest dosłownie temat bardzo denerwujące, no bo jak się patrzy, że w Belgii, w Holandii, w Niemczech ptasia grypa i lotują i jeszcze z Polski puszczają gołębie, to jest najciekawsze. Mi tu kolega wysłał rozpiskę jednego z oddziałów niemieckich, loty z Polski, no i wszystko według planu idzie. U nas ptasia grypa, w tamtym rejonie też ptasia grypa, a oni się nie pytają o pozwolenie, czy mogą sobie gołębie u nas puszczać, ale puszczają, no. Ale puszczają i się śmieją, że nam nie wolno, a oni sobie u nas puszczają i im wolno. Także
niby jedna Unia, a przepisy różne. Ale deszcz pucuje, słychać teraz. Leje jak z cebra. Ale po deszczu przychodzi słonko i trzeba być dobrej nadziei, bo tak się zapowiada. Jeszcze jutro zimno, góra 9 stopni, 10 i też deszczowo. 3 maja, po czwartku już zdecydowanie lepiej, a na od środy już 17 nawet stopni, na niedzielę około 18-19 stopni, także się loty zapowiadają, że się zaczną fajnie. O i zdaniem poprawka powinna być też zrobiona przez zarząd główny w tym temacie, bo widzimy, że ten klimat ona się zmienia, ta wiosna jest coraz to później. Moim skromnym zdaniem się loty jednak powinny w całej Polsce później zaczynać. Ktoś powie, no tak, już macie, mamy regulamin do GMP, że mamy je później, no nie? No mamy później, no ale wiadomo, są regulaminy do kategorii jedna, kategoria A na przykład. No przecież każdy by chciał mieć równe szanse, no ale no takie szanse, no jak jest wiadomo, no. Pogoda w miarę w Polsce jednakowa, na cały kraj to jeszcze. No ale jak słyszy się, że w górach śnieg leży i tam się hodowcom każe uczestniczyć w kategorii A, to moim zdaniem na starcie już mają problemy. U innych jest temperatura sporo na plusie, a tam jest jeszcze w nocy minus. No to weź tu luty gołębiami. Dawniej luty były na 1-3 maja, zaczynały się pierwsze loty. No i było ok. A teraz już 17 kwietnia luty w planie były. No bo pasuje gołębie ruszyć przed lotami oddziałowymi, pasuje zacząć już konkursy, wywózki, a tu zimno. No i tak kurde, wszyscy się na siłę nakręcają, filmiki kręcą, stawiają. Ja też sobie, bo też nakręciłem, bo też się szykowałem na loty wcześniejsze. No, a tu pogoda nas wszystkich uspokoiła i teraz już chyba większość zrozumiała, że jednak nie ta pora jeszcze. Nie ta pora, a trzeba dać sobie spokój. Prawdziwa wiosna dopiero, mi się wydaje, przed nami za parę dni. I wtedy powinny być i straty mniejsze. Szczególnie chodzi o gołębie młode, roczne gołębie. No takie gołębie młode, roczne, to jednak one mają problemy, bo nie wiedzą dokładnie jeszcze o co chodzi w tym wszystkim. No lotowane były na jesień, jako młodziki, teraz mają partnerki, partnerów. Mętnik mają w głowie. Nie wiedzą jeszcze dokładnie o co chodzi w tym wszystkim, w tym wyobrażeństwie. No i one strzelą bez opamiętania, warunki są kiepskie, pójdą. Czy z wiatrem, czy tam nie wiem, przebiją się przez deszcz, no i później mają problem ogarnąć temat, jak to wrócić do domu. Także one potrzebują naprawdę fajnych warunków, fajnej pogody i wtedy będą nam służyły ładne parę lat, no nie? A jak my je przeforsujemy na dzień dobry, takie młode gołębie, zaczniemy je gubić, będą wracały nam po paru dniach, no to często jest tak, że z takich gołębi to już raczej lotników może i nie być nawet. No takie moje przemyślenia są, koledzy, na tą chwilę. Może się niektóre zanudzę tymi tematami, bo to jest tak wałkowane cały czas na naszym kochanym Facebooku szczególnie. Widzimy w celkach pusto. Wszystko siedzi sobie na wolierkach. Samce nawet nie chce im się cel pilnować. Wolą się wylegiwać tam. Zaraz je nagramy tam na zewnątrz. Tu jest parę sztuk więcej, widzę. Także postaram się filmik nagrać 9, jak się to może odbędzie. Ta wstępnieśmy tam z prezesem oddziału tematu mówili, że tak postaram się zrobić. Taki by jakby podlot, można by powiedzieć, 100 km o lucie próbnym setka, a później się do regulaminu nowego dostosujemy i jakoś może ten sezon uda w miarę później, żeby to jakoś szło, no nie? No, gołąbki super koło domu trenują, apetyt mają, wszystko dopięte na ostatni guzik, od dawna już poresztą. Nie będę mówił, że dopiero od paru dni, bo już do 3 tygodni byłem przygotowany na loty.
A, jeszcze o karmie miałem mówić. No na pewno karma jest u mnie cały czas w tej chwili lekostrawna. To jest karma Vandenabelle z Bayersa u mnie, Jerry Plus. Od Cepila jest lekkostrawna karma, super dieta, reszpady w tej chwili też, dawane około 20%. No i tam około 1/4 jest Zontiesa, zdrowce bez kukurydzy od Flornasa. I taką karmę daję tak jak zawsze, u mnie głębiej nie chodzą, nigdy głodne mają po prostu puste w tej chwili karmiki, ale w trakcie karmienia ja obserwuję, widzę, że odchodzą od karmika, są najedzone, to wtedy już więcej wiem, ile im potrzeba i wtedy już wiem, ile trzeba im dać im jeść. Wiadomo, to zależy to wszystko od temperatury, jaka jest na zewnątrz, bo ja będzie chłodnie, wtedy gołębie potrzebują więcej, taką poprawkę trzeba brać na bieżąco, no ale też hodowca musi wyczuć ten temat i widzieć, jak to jest, żeby po prostu gołębie nie były niepotrzebnie głodzone. Także u mnie zawsze dostałem przeważnie tak karmę do oporu, ile chcą zjeść, nigdy tam okiem nie daje mniej niż potrzeba. Woda zakwaszana 2 razy w tygodniu, aerosol do wody, co tam jeszcze, kuracja była zrobiona na drogi oddechowe, koło domu kapitanie latają godzinkę, staram się, żeby więcej mi nie latały. Jak widzę, że widzą, że ja już do nich przychodzę, że wychodzę, wołam je, wtedy momentalnie lądują, co na filmiku żeście widzieli. U mnie gąbki nie mają wymuszonego latania, zawsze latają bardzo chętnie, bardzo chętnie wylatują, latają sobie tą godzinę, widzą, że ja ich wołam, wtedy szybko wskakują do środka, nigdy problemu z tym tematem nie ma. Ja bym widział, że nie chcą latać, wtedy bym brał jakąś poprawkę na karmienie czy coś tam innego w tematach jakichś badań może. No ale jeśli widzę, że latają bardzo chętnie tą godzinę, czyli wszystko jest tak jak powinno być, czyli utrzymywane są fajnej kondycji, fajne zdrowiu. Długi ten film się zrobił, z tego co już widzę 27 minut. Nie było w planie, aż długo. Jak zwykle się rozgadałem. No także widzimy. Tak to się ma u mnie. Sprawyśmy umówili. Dużo ludzi dzwoni i niestety nie zawsze daję radę odbierać telefony, bo praca mi na to nie pozwala. Wiadomo, chciałbym się z każdym pogadać, no ale nieraz za dużo tych telefonów jest i no nie daję rady po prostu. Najlepiej zawsze pytać do mnie SMS-a jest, czy po prostu mam czas w danym momencie, wtedy odpiszę, że nie ma sprawy, czy mam chwilę, no to może chwileczkę pogadać. Te dzwonią koledzy u mutki do mnie. No koledzy niestety, no ja nie mam jakiejś tam dużej hodowli, żeby u mnie mutki były dostępne. Mutki u mnie dostępne dopiero będą pewnie gdzieś na jesień. Z głębnika rozpodowego, trzeciego lęgu, czwartego. Bo tyle planuję, 4 ręgi góra będzie puszczane. No i oczywiście po lutnika jeszcze młode by były wolne. A tak to na tą chwilę młodych u mnie nie ma. Ci hodowcy, którzy młode mieli zamówione, młode wszystkie praktycznie odebrali. Jeden tam podlega nie odebrał, ale to miałem kilka już na jego miejsce rezerwowych, którzy czekali, ale się ucieszyli, że po prostu komuś coś tam nie wypaliło. No tak to nieraz bywa. No i sobie jeszcze puszczę po ze 30 młodych z rozpodu, z drugiego lęgu, a reszta już po te zamówienia, które u mnie były robione, będzie realizowane. No dobrze, koledzy, koleżanki, myślę, że wystarczy tego nagrania. Pozdrawiam wszystkich, troszkę my pogadali. Oby to wszystko jakoś się nam fajnie ułożyło i te loty nam się zaczęły, żeby to sprawiało jak najwięcej przyjemności, niepotrzebnych stresów, żeby nie było. Tak by się chciało oczywiście, no ale wiadomo jak to jest. Ten na sporcie zrobił taki. W tej chwili już
możemy powiedzieć, naładowany tematami, które robią nieraz niezdrową rywalizację. I tego by się chciał, żeby był jak najmniej, ale ciężko mi tego uniknąć. Za dużo się ludzi jednak nakręca tym wszystkim. A wszyscy mistrzami być nie mogą. Niestety. Fajnie, bo jest co oglądać. Ludzie kręcą filmiki, jest coraz więcej tych filmików. Kiedyś to się byłoby marzenie, takie filmy sobie oglądać o gołębiach, o hodowlach. Tak pamiętam, 20 lat temu się szukało jakieś płyty, kasety, kupowało się, film oglądało po 5 razy. A w tej chwili co włączysz, co rusz, już filmik nowy, już filmik nowy. Tu nagrywają, tu nagrywają. I wszyscy inaczej mówią przeważnie. Dużo jest tych metod hodowania, suplementacji, tyle na rynku, co nie miara. Wszyscy by chcieli wszystko sprzedawać. A to się jednak nie da. I wychodzą później właśnie tematy niepotrzebne. No ale myślę, że wystarczy już tego. Troszkę pomarudziłem. Kamerkę wyłączamy, idziemy do domu, filmy wygrywamy. Myślę, że około 17 godziny powinien być dostępny. Także wszystkim pozdrawiam. Dobrych lotów życzę, udanych. Jak najmniejszych strat. I jak najwięcej satysfakcji z lotowania gąbkami. Dobry lot.